Rozstrzygnięto przetarg na jedną z najbardziej zniszczonych dróg w mieście. Mowa o ulicy Północnej, którą za 1,5 miliona złotych naprawi lokalna firma Zakład Betoniarski Zgliczyńscy. Jesteśmy na jednej z mniej znanych ulic mieszkańcom Działdowa, ponieważ ta część miasta została przyłączona do Działdowa w latach 90. i tak naprawdę przez wiele lat niewiele tutaj się działo. Na szczęście udało nam się pozyskać pieniążki na generalny remont ulicy Północnej, bo mowa jest oczywiście o ulicy Północnej. W ramach tych pieniędzy zostaną pobudowane nowe chodniki, zostanie także wykonana tutaj kanalizacja deszczowa, wymiana pod budowę drogi i oczywiście cała nawierzchnia asfaltowa. Pojawią się nowe latarnie, oświetlenie LEDowe i myślę, że będzie to ulica na miarę XXI wieku. Wiem, że ten remont był bardzo potrzebny, mieszkańcy wielokrotnie dopominali się, natomiast my ten remont wykonujemy dzięki pozyskaniu środków z funduszy rządowych na tereny popegierowskie. Chcę przypomnieć, że zanim tutaj ulica otrzymała nazwę ulicy Północnej, wcześniej była miejscowość Kołgartowo, gdzie w latach do początku lat 90. tak naprawdę mieścił tutaj się zakład rolny w Kołgartowie. Pieniążki, które udało nam się uzyskać z tego programu, pozwalają nam w większej części pokryć koszty budowy tej ulicy, natomiast kwota poprzetargowa jest to prawie 1,5 miliona złotych i cieszy mnie bardzo, że wykonawcą tego remontu i tej inwestycji będzie nasza lokalna firma. Remont ulicy Północnej to oczywiście nie jedyna inwestycja drogowa w Działdowie. O kolejnych poinformujemy wkrótce.